Przyjaciele, chcę teraz Wam powiedzieć na temat urzędów i darów towarzyszących tym urzędom. Zależy mi na tym, żebyście rozumieli funkcjonowanie urzędów duchowych i wiedzieli też, czego się można spodziewać po danych urzędach. A też, żebyście umieli rozróżnić fałszywe urzędy od prawdziwych, bo to jest istotna sprawa. Czy każdy ma urząd? Nie. List do Efezjan 4:11-12. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Mamy 5 urzędów. Urząd Boży to jest osoba, która zostaje na ten urząd przez Boga osadzona. Oczywistą rzeczą jest, powiem więcej, urzędnikiem się rodzisz. To wrodzona rzecz. Od strony filozoficznej powiem tak, najpierw stajesz się urzędnikiem, a potem się rodzisz na nowo dopiero. Najpierw pokażę na przykład, jak wyglądają urzędnicy, znaczy jak wyglądają niezrealizowane urzędy. Niezrealizowane urzędy. Czyli ktoś, kto na przykład został powołany na urząd przed założeniem świata, bo na urząd jest się powołanym przed założeniem świata, ponieważ urzędowi towarzyszy wiele czynników. Urząd Boży, czy to inaczej, urzędnik duchowy, to nie jest tylko człowiek obdarowany jakimiś darami, ale to jest też specyficzna osobowość. Osobowość. Człowiek się rodzi z pewną osobowością i on się potem nawraca albo nie nawraca. Jak on się nawróci, to on może sięgnąć po ten urząd, ale nie musi, jak się zaprze sam sobie, bo też jak nie będzie chciał, to on nie stanie się tym urzędnikiem. Realnie, nie? Chociaż jest przez Boga stworzony do tego i powołany. Ale jak wiecie, mamy wolną wolę, więc możemy spieprzyć też nawet Urząd Boży. Czy ludzie są zawodowcami w tym punkcie? Absolutnie. My wszystko możemy rozwalić. Wiecie, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. W ogóle naprawdę, jesteśmy mistrzami w tym. A jeśli się nie nawróci taki człowiek, no to staje się, powiem Wam szczerze, często strasznym człowiekiem. Na przykład człowiek powołany na apostoła, który nigdy się nie nawrócił, to na przykład Adolf Hitler, to na przykład Józef Stalin. Rozumiecie to? To jest dramat dopiero. To jest człowiek, który został powołany na apostoła, a nigdy się nie nawrócił. Czy nie wiem, czy przed śmiercią, bo tego ja nie wiem, ale za życia tutaj na ziemi, jako świadectwo, ja nigdy nie widziałem tego. Ludzie ci potrafili w niesamowity sposób organizować innych ludzi wokół siebie. Ktoś mówi, o to było demoniczne. Wiesz co, z demonami to jest tak, że demon to musi mieć dobry nośnik. Ja to się często śmieję, bo ludzie mówią, to demon. Ja mówię, demon to musi mieć dobry nośnik, żeby móc się zrealizować. Rozumiecie? Prorok na przykład. Prorok, który człowiek powołany na proroka, który się nigdy nie nawrócił. Arystoteles. Platon. Wielu innych filozofów. Rozumiecie, o czym mówię? Ewangelista, który się nigdy nie nawrócił. Freddie Mercury. Rozumiecie? Ludzie, którzy potrafili tłum zakręcić jednym palcem. Ludzie, którzy na jedno ich słowo, ludzie biegli do nich i chcieli się ich dotknąć. Wyobrażacie sobie? Odrodzonych z Bożego Ducha Beatlesów? Wyobrażacie takie rzeczy sobie? Ludzi,
którzy wychodzą i w Duchu Świętym głoszą Ewangelię? I tak z każdym innym urzędem. Urząd Boży to człowiek powołany do najwyższej formy sprawowania władzy w Królestwie Bożym na ziemi. Nie jest to ktoś lepszy. To nie jest ktoś lepszy. Natomiast jest to ktoś, kto zostaje predysponowany przed założeniem świata i odpowiednio obdarowany, aby móc w odpowiedni sposób zarządzać Bożymi dobrami. To człowiek, który też zda bardzo dużą sprawę przed Bogiem. Rozumiecie? On zda sprawę z tego, jak urząd swój sprawował. Nie każdy jest urzędnikiem. Nie każdy jest w stanie, bo nie każdy posiada osobowość urzędnika. A ja kiedy zacząłem odkrywać różne formy urzędu w moim życiu, zacząłem, że ja się w nich poruszam jak ryba w wodzie. Jak ryba w wodzie. Na przykład. Dla mnie kryzys jest stymulacją. No i teraz zobaczcie. Dla kogoś kryzys jest dramatem. U mnie podczas kryzysu załączają się takie funkcje, jakie się nie załączają normalnie. Ja zaczynam w ogóle działać w kryzysie, w pewnym momencie ja mówię, wow, kryzys. Ludzie wokół piszczą, wiecie? Ludzie wokół piszczą, a mi się załącza jakiś bieg. A mi się bieg terenowy załącza. Ja natychmiast lepiej widzę. Ja widzę takie funkcje, takie możliwości, mówię, ale jazda. Nie ma grama paniki w tym wszystkim. Nie ma chwili zniechęcenia. Podnosi się poczucie odpowiedzialności. Rozumiecie? Ja zaczynam robić rzeczy szybko i sprawnie. Szybko i sprawnie, natychmiast. Myślę dwa razy szybciej. Rozumiecie? Bardziej precyzyjnie. W ogóle służy mi to. Kryzys mnie nakręca. To jest domena apostolstwa. Cię kryzys nakręca. Ktoś powie, ty, przecież mnie to niszczy. Ja mówię, widzisz. No. Miałem kiedyś psa, bo hodowałem psy do walk. I miałem taką sukę, Malta się nazywała, bull terrier. Poznawałem wtedy bull terriery, jak miałem Maltę. Założyłem, że Malta ma w sobie coś takiego, ponieważ ona była bardzo towarzyska. I towarzyskość polegała na tym, że jak siedziałeś na fotelu, to ona właziła z tyłu, bo ona miała zero w ogóle kultury osobistej. Właziła między fotel a ciebie, pchając się nosem, żeby za ciebie wleść. Chciała być tak blisko. I ona mogła tam siedzieć. A że to był duży pies, to tak siedziałeś, no nie? Więc go wypychałeś, tego psa, no nie? Ciągnąłeś za ogon, za nogę, pchałeś, a ona nie chciała. W ogóle wiesz, o co chodzi, nie? Była bardzo proludzka, tak? Kiedyś tak mnie zdenerwowała, mówię, zejdź z tego fotela, bo cię zleję. Wziąłem trzepaczkę, przyrżnąłem jej raz tą trzepaczką, patrzę, ona ogonem macha. Przyrżnęli drugi raz, szybciej macha. Mówię, sprawdzę w internecie. Sprawdzam w internecie, okazuje się, że ten pies ma taką funkcję, że jak odczuwa średniej jakości ból, tak, to wzrasta mu hormon szczęścia. Rozumiecie? To był szok. Ja normalnie się później z nią bawiłem w ten sposób, że ją waliłem pięścią w twarz. Pum! Rozumiecie? A ona... I biegła do mnie. Ja mówię, ale jazda. Bulterier. Wariatka. Ja w ogóle łapała się zębami o smycz, a ja dwoma rękami ją kręciłem i puszczałem. Ona wpadała w coś, tak?
była do mnie. Taka była. Coś takiego się załącza u różnych ludzi, którzy są na urzędach, co jest nienaturalne, dziwne. Urzędnik to ktoś, kto posiada szczególne predyspozycje. Jeszcze raz mówię, nie czyni go to lepszym. Ma to spowodować, że będzie skuteczniej służył. Ma skuteczniej służyć. Takie jego zadanie. Takie zadanie. Kiedy mówię o urzędach, najczęściej pokazuję to, aby dobrze zobrazować, jako dłoń. Nauczyciel jest jak najmniejszy palec, dlatego że on jest w stanie wejść najgłębiej. On najgłębiej wchodzi. Pasterz jest jak palec zaręczynowy. To przedziwna postać. Łączy się z Kościołem jak mąż z żoną. Ewangelista to najdłuższy palec, bo sięga najdalej. Prorok to palec wskazujący, on pokazuje kierunek. A apostoł to spina wszystko w pięść. I tym można uderzać, aż piekło będzie piszczeć. Apostoł, może inaczej, nauczyciel, realny urząd nauczycielski, bo tu jeszcze raz mówię, teraz musimy nauczyć się to rozróżnić. Nauczać. Może każdy, kto umie nauczyć. Ale urząd nauczyciela to coś innego. Wielu ludzi naucza w Kościele, ale niewielu z nich jest nauczycielami na urzędzie. Nauczyciel na urzędzie doprowadza, jest jakby jego słowa niosą odświeżenie, pierwsze, objawienie i prostotę. Odświeżenie, objawienie i prostota. Tak uczy nauczyciel na urzędzie. Rozbija błędne doktryny, wierzenia i sposoby myślenia. Po kontakcie z urzędem nauczyciela będziesz odświeżony wewnętrznie, twoje objawienie wzrośnie, twoja głupota zostanie zdyskredytowana, oddzielone zostanie w środku w tobie ziarno od plew. Otrzymasz proste instrukcje. Białe to białe, czarne to czarne, Bóg to Bóg, diabeł to diabeł. Głęboko zrozumiesz te rzeczy. Jego poselstwo nie będzie za zawiłe. Częstokroć jak ktoś naucza, jego poselstwa, jego nauczania są zawiłe. Jest tam teologia. Nauczyciele nie uczą, nauczyciele Boży nie uczą zawiłe. Głupi zrozumie, czego uczył. Żeby ich nie zrozumieć, trzeba nie chcieć. Główne dary, które towarzyszą najczęściej nauczycielom, to prorokowanie, poselstwa w innych językach i wykładanie języków. Nawet chyba w tym zeszycie mam nauczania, które pisałem, modląc się, mówiąc w innych językach i pisząc to jako wykład. Nawet chyba tutaj mam. Po prostu. Mówiłem w innych językach, a potem to pisałem, powstawały poselstwa. Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz dalej? Prorokowanie, poselstwa w innych językach i wykładanie języków. Dziękuję. Pasterz. Pasterz to człowiek nadnaturalnie zaręczony z kościołem lokalnym lub z poszczególnymi ludźmi, którym pasterzuje.
Można być pasterzem dla wspólnoty lokalnej lub pasterzem dla jakiejś grupy ludzi, niekoniecznie będących częścią wspólnoty lokalnej. Ale jego związek z ludźmi jest szczególny. Ma on bardzo głęboką miłość do Kościoła. On kocha tych ludzi. Nie kocha ich jakichś. Kocha ich takich, jakimi są. Gotów jest oddać życie za owce. Leczy, opatruje, karmi i rozumie. To jest pasterz. Leczy, opatruje, karmi i rozumie. Człowiek, który nie rozumie owiec, to nie pasterz. Ja nieraz słyszałem, jak pastorzy mówili, ja ich nie rozumiem. Mówię, trudno, co zrobisz? Ja moich rozumiem. Po prostu rozumiem ich, jak grzeszą. Rozumiem ich, jak się cieszą. Nawet rozumiem ich, jak grzeszą i się cieszą. Rozumiem. Nie akceptuję tego. Ale je pojmuję. Główne dary towarzyszące urzędowi pasterza to dary uzdrawiania, słowo mądrości, słowo wiedzy i dar wykładania języków. Pasterz musi wiedzieć, co będzie w przyszłości jego owiec i co się dzieje w teraźniejszości jego owiec. Pasterz może czytać owce jak książkę. Ewangelista zdobywa duszę przy towarzyszeniu znaków, cudów i niezwykłych przejawów mocy Bożej. To nie jest zwykły głoszący, czyli jak ja to nazywam, nawołujący. Nawołujących jest wielu. To, że ktoś głosi Ewangelię, nie czyni z niego ewangelistę. Przede wszystkim ewangelista posiada w sobie pasję tego rodzaju, której nie posiada ktoś. Ewangeliści są dziwni. Stwarzają często wrażenie, jakby nie lubili ludzi. Są bardzo różni niż pasterze. Oni chcą za wszelką cenę wyrwać ludzi z piekła. Do końca nie wiedzą, co mają z nimi później zrobić. Nie potrafią się nimi zająć najczęściej. Często krzyczą na nich. Nie rozumiesz? Ile razy mam ci mówić? Ja rozumiem dla ciebie. Kiedy zrozumiesz? Ich szampią. Uzdrowiłem cię. Uwolniłem. A co robisz? Tacy są. I tacy mają być. Mają pasję do tego. Gdyby mogli, robiliby to non-stop. Główne dary, które im towarzyszą, to dary uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar wiary i mowa wiedzy, czy też słowo wiedzy. Uderzają tym jak z automatu. Nawet czasami wplatają to w swoje poselstwa. Głoszą, krzyczą słowo wiedzy, krzyczą do ludzi. Prorocy po pierwsze pokazują to, co Bóg mówi teraz. W pewnym sensie zasiadają w Radzie Pana. Potwierdzają kierunek indywidualny lub społeczny. I przynoszą bieżące objawienie. Urząd proroka jest bardzo silnym urzędem. Prorok wyznacza kierunek. Kierunek. To nie jest osoba prorocza jedynie. Prorok to osobowość.
nie będę teraz o tym mówił, ale prowadzę ten temat całe warsztaty. To jest mega istotne, ponieważ proroków jest wiele rodzajów, czy też rodzajów, nie wiem jak to się mówi. Wiele. No nie ma, że każdy jest taki sam. Tu w ogóle następuje największa różnorodność osobowości. Prorok całym sobą prezentuje jakieś aspekty Boga. Są prorocy gniewni. Szorstcy ludzie. Trudni w obyciu. Ludzie, którzy są zmorą Kościoła. Widzą każdy mankament. Rozumiecie? Wiecie, kto taki był w Starym Testamencie? Amos. Prorok Amos. Taki był na przykład. Kiedy Samaria rozkwitała, była wielka ekspansja kultury, było dużo pieniędzy, ludziom się dobrze żyło. Było pięknie. Kiedy Amos wszedł do Samarii, powiedział gnój i zgnilizna. Przed prorok. Ocenił sytuację. W szczycie rozwoju Samarii. Mówi, kara na was spadnie. Jak się nie nawrócicie do Jachwy. Jesteście próżni. Jesteście płytcy. Jesteście zdominowani przez mamonę. Przed Amos. Prosty syn pasterza. Ale był na przykład Ozeasz. Normalny, sympatyczny, miły i romantyczny Żyd, który znalazł sobie fajną dziewczynę. Chciał sobie z nią ułożyć życie. Był bardzo wrażliwy. Był delikatnym mężczyzną. Więc mu przyprawiła rogi. Zostawiła go. Odeszła. Nie potraktowała go poważnie. W dodatku została prostytutką. Rozwiódł się z nią. I usłyszał głos któregoś dnia. Ozeaszu, drugi raz pokochasz Gomerę. Nie powiedział, ty się z nią żenisz. On powiedział do niego tak. Drugi raz pokochasz. Rzecz się dzieje 2000 lat temu, więcej, prawie 3000 lat temu, w ortodoksyjnym Izraelu. Gdzie młody mężczyzna dostaje informację od Jahwe, że ma pokochać, czyli uwolnić pełen system emocjonalny do kobiety, która była jego byłą żoną, zdradziła go i została prostytutką. Ma to zrobić w sposób publiczny. Jest małe miasto, w którym mieszka. Wszyscy go znają. Jest częścią synagogi, bo to pobożny człowiek. On idzie i ją bierze z ulicy. Rozumiesz, to jest szok. Bóg mówi, będziesz miał z nią dzieci. Jednemu dasz na imię mój lud, a córce dasz na imię nieumiłowana. Pozamiatane. Czemu on się na to godzi? Bo to prorok. Jego osobowość przedstawia ten rodzaj osobowości Boga. Widzimy Boga, który jednocześnie jest Amosem, jednocześnie jest Ozeaszem. Widzimy osobowości prorocze, jakże różne. Amos, wiecie co by zrobił Gomerze? Łeb jej urwał. Dla niego by nie było problemu odebranie dyrektywy takiej. Weź Ozeaszu,
maczetę i utnij publicznie głowę w moim imieniu. Yes, sir. Rozumiecie? Mamy depresyjnego Jeremiasza, tak? I filozofa Izajasza. Mamy plejadę osobowości proroczych. Tego jest masa. Dlatego jest to tak dziwny urząd. Jest też najwięcej zaburzeń osobowościowych wśród osób proroczych. Wśród proroków. Jakiś czas temu Bóg to mi powiedział, ochroń proroka. Prorokom towarzyszą w zasadzie wszystkie dary. Przejawiają się u nich bardzo różnie. U różnych różnie. Generalnie prorok to palec Boży, mówiący tak jest, tak trzeba żyć, tak trzeba czuć. Jeżeli masz inaczej, to się musisz nawrócić. Jeżeli nie wiesz jak, to ja ci powiem. Rozumiesz? Dam ci przykład. Spójrz na mnie. To, co ja przeżywam, przeżywa Bóg. I takie różne. Życie proroka to dziwne życie. Ale bez proroków w kościele nie byłoby kolorytu. Nie byłoby obrazu nieba. Apostoł jest jak kameleon. Jest najczęściej podejrzany o mistyfikację, oszustwa, krętactwo. Może być każdym i wszystkim. Zmienia się. Przychodzi mu to z wielką łatwością. Wchodzi w każdą rolę. W bardzo łatwy sposób organizuje ludzi wokół siebie. Zawsze tam, gdzie jest apostoł, zawsze są ludzie. Dasz mu nóż i pudełko zapałek, zrzucisz na Saharze, założy kościół. Wrócisz tam po 5 latach, proszę ciebie, będzie się modlił o skorpiony, skorpiony przestaną kłuć, a on będzie rzeźbił, proszę ciebie, z Arabów tam, nie znając języka. Apostołowie są jak śmieci. Trochę jak śmieci. Ten urząd daje możliwość powstania innych rzeczy. Jest też najczęściej odrzucanym urzędem. Odpychanym. Wielu ludzi podniesie się z tego urzędu, wybije się z jego pleców i odejdzie. Bardzo dużo jest samotnych ludzi w ruchach apostolskich. Nie dlatego, że chcą być samotni, bo nie chcą. Tylko dlatego, że, no, że są jak śmieci. Godzą się na to. Godzą się. W zasadzie są w stanie wszystko zorganizować, wszystko zrobić. Funkcjonują od pułapu organizacji duchowej, po organizację logistyczną, finansową, każdą. Zazwyczaj apostoł to samowystarczalna jednostka bojowa, która jest w stanie zorganizować sobie wszystko i ukręcić wszystko. Dlatego też jego działania nie mają granic w pewnym sensie. I nie można go kontrolować, bo się nie da. Tworzy, zakłada kościoły, kształtuje ludzi, wymienia doktrynę, nadaje kierunek, wprowadza nowatorski styl. Uważam, że jest coraz większe zrozumienie apostolstwa w praktyce.
Dlaczego chcę, żebyście zrozumieli urzędy? Ponieważ jest masa rzeczy, które przez urzędy przyjdą do waszego życia. Urzędy mogą wam wiele dać. Możecie też w sobie odnaleźć miejsca, z których zaczniecie siebie oglądać jako urzędnika Bożego. A może tak nie być. Nie będziesz gorszy, jeśli nie jesteś, a jeśli jesteś, nie będziesz lepszy. Będziesz miał, natomiast jeżeli nim jesteś, zadanie do spełnienia. Będziesz musiał to zadanie spełnić, bo inaczej, jak nie spełnisz tego zadania, to nie zrealizujesz swojego życia. Urzędnik w zasadzie w całej swojej osobie jest związany z tematem urzędu. Wiecie, na ostatnim naszym spotkaniu mam takim liderskim, który mieliśmy teraz będzie kolejny tam w październiku. Chciałem porozmawiać z ludźmi, mówiłem o... Chciałem powiedzieć, powiedzmy coś o sobie. I powiedziałem, że ja mam osobowość przywódczą, tak jak wam mówiłem wczoraj. I chciałem, żeby ludzie mówili też o swoich osobowościach, bo to określa też osobowość urzędnika. Urzędnik jest ściśle związany ze swoją osobowością. On nie umie inaczej żyć. Prorok będzie zawsze prorokiem. On ma osobowość proroka. Zawsze. Zależy, jaki będzie, ale zawsze będzie prorokiem. On nie będzie umiał nie być prorokiem. Ewangelista nie będzie umiał nie być ewangelistą. Ewangelista nie usiądzie i nie będzie siedział. Bo ewangelista, jak będzie siedział, to umrze. Wykończy się. Dostanie depresji. Rozumiecie, o co chodzi? Albo stanie się zgryźliwym członkiem zboru, który będzie w ogóle niszczącą postacią dla innych. Pasterz, jeśli nie będzie pasterzem 24 godziny na dobę, to nie będzie też dobrym ojcem, dobrym mężem. Żony czy mężowie pasterzy muszą się podzielić swoimi w ogóle mężami czy żonami z całym kościołem. Muszą to zaakceptować. Mam męża pasterza, mam żonę pasterza. Rozumiem. Nie da rady. Będziesz zawsze ty, twój mąż czy żona pasterz i kościół. Takie będzie wasze małżeństwo. Takie co? Ktoś powie, kurczę, nie wiem, czy ja tak chcę. Ja też nie wiem, czy chcę. Ja nie wiem. Ale ja wiem, kim ja jestem. W naszym małżeństwie też musieliśmy to ustalić, kim my jesteśmy. Urodziłem się apostołem. Nie umiem nie być nim. Nie umiem. Taka moja słabość. Nauczyciel będzie zawsze uczył. Zawsze. Nie oznacza to, że będzie przemądrzałym człowiekiem i będzie każdego człowieka przekonywał do swoich przekonań. Nie, ale jego wypowiedzi zawsze będą w ten palec. Zawsze będą zaargumentowane. Zawsze też będzie się domagał argumentów. Nauczyciel, kiedy wypowiesz się do niego, zapyta ciebie tak, dlaczego tak uważasz? Masz na to jakieś potwierdzenie? No wiesz, takie jest moje zdanie. To wiem, że to jest twoje zdanie. Masz na to jakieś słowo? Czy masz tylko swój zestaw uczuć w związku z tym i doświadczeń? On zawsze będzie nauczycielem. W domu, w sypialni, z dziećmi. Oto przekleństwo urzędu.
przekleństwo urzędu. Rozumiecie? Chcę wam to pokazać od tej strony, żebyście rozumieli, co to za zjawisko. Nigdy bym nie chciał być inny niż jestem. Nigdy. Wiem, kim jestem. Wiem, co posiadam. Chcę to robić do końca mojego życia. Tylko lepiej. Ale też wiem, co się z tym wiąże i jakie to nakłada ograniczenia na moje życie. Nie umiem zostawić czegoś. Nie potrafię odejść. Nie potrafię porzucić ludzi. Nie umiem odwrócić się na pięcie i budować swojego życia. Nie umiem. Bo jestem urzędnikiem Bożym, skazanym na to. Jeżeli rozpoznajesz taką rzecz w sobie, no to jest twoje życie. Jedyną szansę, którą masz, to to rozwinąć do niebotycznych rozmiarów. Tak? Albo zgnić, nie realizując swojego powołania. Jeżeli zaś nie jesteś urzędnikiem, to musisz się nauczyć czerpać z urzędów. Pamiętaj, urzędnik nie równa się człowiek doskonały. Urzędnik nie równa się niebłądzący. Nie. To, że ktoś jest apostołem, prorokiem, ewangelistą, nauczycielem czy pasterzem, nie czyni go człowiekiem doskonałym. Nie czyni go niebłądzącym bratem czy siostrą. Nie. Bo to jest nadal człowiek, który posiada osobowość urzędnika, tak? Natomiast parametry jego duszy potrzebują tak samo jak twojej uzdrowień i zmian. Jest masa zaburzonych proroków, zaburzonych ewangelistów, zaburzonych pasterzy. Rozumiecie? Znam pasterzy, którzy nigdy nie wyszli z odrzucenia i realizują swoje odrzucenie poprzez relacje z innymi ludźmi. Otoczyli się nimi. Ci ludzie są stymulantem dla nich. Każdy kontakt z ludźmi powoduje, że oni czują się świetnie. Ale nie dlatego, że służą. Ale dlatego, że czują się potrzebni. Rozumiecie? Znam proroków z tak zaburzonymi duszami, że to, co mówią, ten kierunek, który nadają, zawiera w sobie cały potencjał bólu, który w nich jest. Krzyczą bólem. Rozumiecie? I trzeba naprawdę wielkiej fachowości, żeby wyjąć z tego nić Bożą. Znam ewangelistów, którzy udowadniają sobie swoją wartość, idąc, głosząc Ewangelię i uzdrawiając chorych. Pokazują sami sobie, na ile ich stać. Tak, potrzebują uzdrowienia. Byłem od zawsze apostołem. I wychodziłem ze swoich zaburzeń. Rok temu rozmontowałem nasze małżeństwo na kawałki. I złożyliśmy je do kupy. Stanąłem przed faktem, że jestem apostołem Bożym, ale mam paranoję, obsesję. Mam problem z powierzeniem się i boję się bliskości. I z mojego przywództwa zrobiłem sobie broń przeciwko innym ludziom. Nauczyłem się biec tak daleko, aby mnie przypadkiem nie dotykali. Ponieważ nie ufałem im za grosz. A więc łatwiej mi było im przewodzić, niż im zaufać. I z tym się zderzyłem. I musiałem zacząć robić porządek ze sobą. Sterapeutyzować sobie głowę. Odrzucić paranoję,
wyjść z obsesji. Nauczyć się powierzać ludziom. Cały czas będąc apostołem. Widzicie, kiedy widzicie urzędnika Bożego, musicie odnaleźć głębokie zrozumienie tego, że jest to również człowiek. I musicie połączyć w sobie w pewien ambiwalentny sposób zaufanie do urzędu, tak? I zrozumienie człowieka. To jest ważne. Zaufanie do urzędu i zrozumienie człowieka. To jest bardzo mało jakby chwytane przez ludzi. Ludzie myślą, że kto jest na urzędzie, ma jakąś formułę przywódczą, to jest nieskazitelna postać. Ja znam jedną nieskazitelną postać. Na imię ma Jezus, z zawodu jest Chrystusem. Ja znam jedną taką postać. Nieskazitelną. Innych nie znam. Wszyscy są zaburzeni tylko w różnym stopniu. Dlatego ulegamy uświęceniu. Tak? Trzeba w prosty sposób to przyjąć. Czy to powoduje, że mam nie ufać urzędnikom? Absolutnie nie. Ufam im. Ufam. Rafał składał świadectwo ostatnio. Od początku wiedziałem, że popija. Powiedziałem w kościele. Tak, ale to ewangelista. To, że popijał, nie powodowało, że nie był ewangelistą. Pracowałem z nim i nigdy go nie zdjąłem z tego miejsca. Wziąłem odpowiedzialność za to. Bo jestem apostołem. Nieraz podchodzę do młodych urzędników Bożych i mówię do nich: musisz iść do przodu. Człowiek stoi i mówi: zobacz, w jakim jestem stanie. Okej, jak się rozpadniesz, to cię pozbieram. Jestem dobry w tym. Jestem zawodowcem w zbieraniu ludzi z kawałków i w składaniu ich z powrotem, proszę ciebie, w konkretną bryłę. Ruszaj! Bóg cię powołał. Musicie to złapać. Bo tak wygląda Kościół. Tak wygląda Kościół. Trzeba czerpać z urzędów. Jednocześnie rozumieć człowieka. Odważnie podchodzić do tego. Jeśli jest się urzędnikiem, kształcić się, rozwijać i uświęcać. Przejść do przodu i ryzykować. Ktoś powie, to nie jest bezpieczne. Pewnie, że nie. Kto powiedział, że chrześcijaństwo jest bezpieczne? Jedna rzecz w tym wszystkim, jaka jest pewna, to jest, wiecie jaka, że na pewno do nieba pójdziemy. Jedna rzecz jest pewna, jaka kropka na i jest. Na pewno tam się dojdzie. Nie ma dwóch zdań. Ja dziś rozumiem wagę urzędów Bożych. Szanuję je. W ogóle bardzo szanuję ludzi, którzy rozpoznali swoje urzędy i nie boją się w nich poruszać. Rozumiecie? Szanujcie też urzędników Bożych. Dbajcie o nich. Jeśli nie jesteś urzędnikiem, to dbaj o urzędnika. Jeżeli jesteś urzędnikiem, to dbaj o owce. Dbaj o ludzi. Urzędnik potrzebuje takiej samej dbałości o niego, jak on ma dbać o innych. To jest wzajemnie zasilający się staw. Słowo Boże mówi, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Urzędnicy przygotowują, trzeba im w tym pomagać. Ja często do ludzi mówię, ja jestem bardzo silny, ale potrzebuję, żebyś stał przy mnie. To jak mam ci pomóc? Ja mówię, w ogóle stój przy mnie. W ogóle, ale co mam ci coś doradzić? Ja mówię, nic mi nie rać. Proszę cię, tylko mi nie rać. Nie rać mi, nie napominaj mnie, nie gadaj do mnie może nawet. To co mam robić? Jak ci mam pomóc? Mówię, bądź przy mnie, bo ja cholernie tego potrzebuję.
Potrzebuję, żebyś przy mnie był. Potrzebuję, że wiedzieć, że jesteś. Ja pójdę jak przecinak. Ja rozwalę każdy mur. Ale potrzebuję czuć ciepło Twojej ręki na mnie. Ja nic więcej nie potrzebuję. Potrzebuję, żebyś mnie trzymał za plecy w ogóle. A ja pójdę. Rozumiesz? Ja tego potrzebuję. Zrób to. Tego potrzebuje urzędnik. Jak Mojżesz się modlił, to nie potrzebował, żeby pomagać w modlitwie. Potrzebował, żeby mu ręce trzymali. Bo mu mdlały. Urzędnikom trzeba trzymać ręce, bo im mdleją. Oni ich nie opuszczą, bo to fanatycy. To fanatycy. Ale potrzebują, żeby ktoś im ręce przytrzymał. Rozumiesz? Przytrzymał ręce. Ja do sali przychodziłem nie raz i mówiłem, przytul mnie. Ona mnie przytulała i mówi do mnie, co się teraz dzieje? Ja mówię, staje się lepszy. Ty mnie przytulasz, a ja staję się lepszy. Im będę lepszy, tym bardziej będę mógł Twoje życie podnosić. A Ty wystarczy, że będziesz mnie przytulił. Ona mówi, okej. Z dziećmi się łatwo rozmawia. Rozumiecie? Dbajmy o urzędników. A jako urzędnicy dbajmy o ludzi. Tak ma funkcjonować Kościół. Amen.